Proszę Państwa, witamy w Wielkim Księstwie Luksemburgu. Zobaczcie, jaka paliwo jest. 1,71 mają ropę. Zobaczcie, diesel. Po tyle mają ropę. Czyli 20 centimów co najmniej taniej jak na CPN-ach niemieckich, ale w tych drugorzędnych trasach. I proszę Państwa, tam 2,20 dochodzi, czyli pół euro tańsze paliwo jest. Warto jechać przez Luksemburg? Warto. I wjeżdżamy teraz, tylko osobówki są tam. Tutaj wjeżdżamy, proszę Państwa, piękne księstwo Luksemburg. Pokazuję Wam go. Zobaczcie, jedziemy na stację. Hoka hej. Lubię tutaj, chwilkę będzie wypoczynku. Podjeżdżamy, gdzie tutaj się tankuje? Czy to jest ta, moment, gdzie tutaj było? Gdzie? Moment, żebyśmy mieli za gotówkę kasz, to jest tutaj. Kasz, pisze kart. Nie, kasz i kart. A tutaj tank, automat, kart, kasz tutaj na lewo. Okej, widzicie? Jesteśmy, a sklepik to mają gdzie? Z drugiej strony będą mieć. I widzicie, podjeżdżamy tutaj po lewo. No i pokażę Wam, jak to wszystko się odbywa. Gasimy kluczyk teraz i tankujemy. Okej. Zobaczymy, ile wejdzie. Proszę Państwa, mi się samo leje, zobaczcie. A mój, proszę Państwa, kolega, współtowarzysz, proszę Państwa, siedzi. Okej. Widzicie. I jesteśmy w Luksemburgu. Tu lampa trochę skacze, bo sznurkiem przywiązałem, ale samochód wszystko ładnie chodzi, proszę Państwa. Bardzo ładnie wszystko chodzi. Przyjechaliśmy po Katrynie. Tak założony, ale przyczepki nie mamy. No i zobaczymy ile, żeby nie przelać. Wielkie Księstwo Luksemburg. Rękawiczki muszę wziąć, bo do tego oleju będzie mi potrzebne kilka rękawiczek. Okej.